Wracamy do modernizacji mojego starego Asusa K5-2F, w którym to będę wymieniał m.in. procesor. Pokażę Wam, jak wygląda taki proces, opowiem, na co trzeba zwrócić uwagę, a także zastanowimy się wspólnie, czy w ogóle ma to sens. Padła również fabryczna bateria, w związku z czym sprawdzimy, jak zamiennik ma się w stosunku do oryginału, a także będę wymieniał jedną małą pierdołę, na którą psioczyliście mi strasznie w komentarzach pod poprzednim filmem. A co to jest? Przekonajcie się sami. Większość laptopów ma wlutowane procesory w płytę główną, w związku z czym nim zaczniemy cokolwiek robić, musimy sprawdzić, czy w naszym taka wymiana jest w ogóle możliwa. Możemy to zrobić, identyfikując gniazdo, na przykład w programie CPU-Z. I jak widzicie, w tym przypadku mamy gniazdo RPGA, co oznacza, że procesor jest wymienialny. Oczywiście, jeśli nie wiecie, co oznacza dana nazwa, no to wujek Google i po 5 sekundach wszystko jest jasne. Możemy to również sprawdzić w specyfikacji komputera na stronie producenta, a także organoleptycznie. Jeśli okaże się, że w naszym laptopie wymiana procesora jest możliwa, to kolejna ważna sprawa, kompatybilność. I tutaj nową jednostkę wybieramy przede wszystkim w oparciu o gniazdo lub o nazwę rodziny procesorów, tak jak tutaj w tym przypadku, na przykład Arendelle. Nie jest to jednak wszystko. Bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, jakie konkretnie modele procesorów obsługuje nasza płyta główna, ponieważ może być tak, że socket się zgadza, nazwa rodziny procesorów się zgadza, a płyta nie wstaje, czy komputer nie wstaje po wymianie procesora, ponieważ płyta nie obsługuje, nie współpracuje z tym konkretnym modelem, który kupiliśmy. Albo może się okazać również tak, że płyta z nim współpracuje, ale wymagała jakiejś aktualizacji BIOS-u. Te dane są odrobinę problematyczne w związku z tym, że producenci nie zawsze je podają na swoich stronach, a właściwie zazwyczaj ich nie podają, no ale trzeba po prostu pogrzebać, no nie jest to jakoś specjalnie trudne. Ja na przykład na stronie producenta znalazłem informację, że do tego konkretnego modelu Asus K5-2F były pakowane maksymalnie i piątki, ale gdzieś na jakichś tam forach znalazłem informację, że komuś udało się wpakować i siódemkę i działa bez problemu. Także trzeba poświęcić po prostu trochę czasu. Jeśli nie ma takich danych na stronie producenta, to pogrzebać po forach. Na pewno do tego dotrzemy. Przy tej kompatybilności bardzo ważnym parametrem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest TDP. Nie bierzemy procesora, który ma wyższe TDP od tego, który mamy obecnie, zazwyczaj. Ponieważ może się okazać tak, że układ chłodzenia nie wyrabia. Kolejna sprawa, gdzie kupić procesor do takiego starego komputera? Przede wszystkim można zajrzeć do lokalnych serwisów. Oni często mają jakieś laptopy, które były dawcami części i gdzieś tam może okazać się, że leży procesor nieużywany, niepotrzebny, który będzie pasował akurat do Twojego laptopa. Druga opcja, no to serwisy aukcyjne typu OLX czy Allegro. Ja swój procesor kupiłem na przykład na OLX-ie. Wielu z Was na pewno powie, że na OLX-ie siedzą sami oszuści, ale mi już kilkukrotnie zdarzyło się coś kupować za pomocą tego serwisu i jeszcze nie zdarzyło się, żeby mnie ktoś oszukał, mimo że kupowałem z wysyłką za pobraniem, odpukać w niemalowane. Sztuka polega na tym, żeby ocenić człowieka, z którym się rozmawia, a zazwyczaj po wymianie jednego, dwóch maili wiadomo już, czy mamy do czynienia z jakimś cwaniakiem, który chce nas wydymać. Jest również Allegro, które daje jakieś tam większe gwarancje, niby chociaż tak na dobrą sprawę. Jeśli coś się stanie, to zostajecie z tym sami. No i jest jeszcze jedna opcja, punkty skupu elektroniki. Tam można trafić naprawdę niesamowite skarby za grosze, ale w dniu dostawy jest tam prawdziwy Saigon. Jeśli już mamy nasz procesor, możemy powoli przechodzić do wymiany, ale nim się za to weźmiemy, musimy się upewnić, czy mamy wszystko, co będzie nam potrzebne. A będą nam potrzebne pasta termoprzewodząca, alkohol izopropylowy 99,9% i jakiś dobry śrubokręt. Jeśli nasz komputer nie był dawno czyszczony, możemy się również wyposażyć w puszkę ze sprężonym powietrzem, żeby przedmuchać go troszkę skórzu przy okazji. A teraz już zmieniamy perspektywę i zaczynamy wymianę procesora. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wyjąć baterię, a następnie kompletnie rozładować komputer z resztek prądu. Robi się to zazwyczaj poprzez przyciśnięcie przycisku Power przez jakieś 30 sekund. Następnie odkręcamy i zdejmujemy panel umożliwiający dostęp do podzespołów komputera. Ja wiem, że w moim Asusie jest w tym wyjątkowo łatwo. Sporo laptopów trzeba rozmontować kompletnie, żeby mieć dostęp do procesora, no ale tutaj jest jak jest. Także proszę na to nie narzekać w komentarzach. Dalej odkręcamy śrubki przy wentylatorze oraz wypinamy go z płyty głównej. Odkręcamy śruby radiatora przy procesorze i całość zdejmujemy. Jeśli jest zamontowany, to ściągamy kapton. Jest to ta pomarańczowa folia. Jest to takie zabezpieczenie przed zwarciami. Bywa też czarna. W każdym razie zdejmujemy i odkładamy gdzieś na bok, żeby nie zgubić. Dalej, przed demontażem warto oczyścić stary procesor z pasty termoprzewodzącej, bo naprawdę łatwo się tym ubrudzić. A następnie przekręcamy blokadę i wyciągamy procesor z gniazda.
No i pozostaje już tylko zainstalować nowy procesor. Pamiętamy przy tym o oznaczeniu, dzięki któremu nie zamontujemy go w gnieździe jakoś na odwrót. Jak widzicie, ja tutaj będę montował i7-620M w stosunku do i3-380, która siedziała do tej pory w laptopie. Mamy taką samą ilość rdzeni i wątków, ale mamy więcej pamięci podręcznej, mamy szybsze taktowanie bazowe, a także technologię Turbo Boost. Także powinna być jakaś różnica. No i składamy. Zakręcamy blokadę. Czyścimy procesor alkoholem izopropylowym, naklejamy z powrotem kapton, a następnie nakładamy pastę termoprzewodzącą. I uwaga, uwaga, dla wszystkich marudzących zmieniam sławetny termopad na chipsecie. Następnie montujemy i dokręcamy radiator. Pamiętamy o tym, żeby nie dokręcać go jakoś specjalnie na siłę. A także o podpięciu wentylatora do płyty głównej. Montujemy panel, dokręcamy i gotowe. Tak jak wspominałem na początku filmu, oryginalna bateria wyzionęła już ducha. Nie trzymała ładowania, nie przyjmowała prądu, podłączono do sieci, strasznie się grzała. Nie używajcie takich baterii. Wysoka temperatura niestety jest szkodliwa dla naszych podzespołów, może grozić uszkodzeniem, może wystąpić jakieś zwarcie, także jeśli coś takiego się dzieje z waszą baterią, to na recykling. Nowa, oryginalna bateria do tak starego laptopa to troszkę zbyt duży wydatek moim zdaniem, bo gdzieś okolice 300 zł, ale na szczęście są zamienniki. Ja tutaj zdecydowałem się na baterię Greencell. Ma ona dokładnie te same parametry co oryginał, wygląda dokładnie tak samo jak oryginał, pasuje jak ulał, a kosztuje znacznie mniej, bo około 80 do 100 zł. Oczywiście wielu z was powie, że cena ta wynika z tego, że zamiennik nie trzyma prądu nawet w połowie tak dobrze jak oryginalna bateria, ale ja tutaj jestem odrobinę zaskoczony, bo też byłem tego zdania. Ta bateria po przeprowadzeniu procesu formatowania trzyma około 3,5 godziny, czyli pół godziny mniej niż oryginał trzymał, kiedy był nowy. Ważne jest tutaj, żeby poprawnie przeprowadzić proces formatowania. Bateria wyjęta prosto z pudełka trzymała tylko 2 godziny, ale po wykonaniu 3 cykli ładowania formatującego okazało się, że trzyma 3,5 godziny, a nawet troszkę więcej. Wczoraj oglądałem meczyk NBA, czyli około 3 godzin, jeszcze miałem 40 minut zapasu po meczu. Także jak na zamiennik za 80 zł naprawdę spoko. A teraz już odpalamy komputer i sprawdzamy, czy nowy procesor działa. No i na szczęście wygląda na to, że wszystko jest ok. Procesor działa, temperatury w normie. Sprawdzamy też od razu pod obciążeniem. Tutaj jeden rdzeń grzeje się troszkę bardziej od drugiego, ale to nic takiego. Temperatury są cały czas w normie. No i teraz pozostaje kwestia tego, czy warto było ten procesor wymieniać. Powiem tak, ja używam tego komputera głównie do czyszczenia kart SD z nieużywanego, niepotrzebnego już materiału wideo. No a w związku z tym, że laptop ma już swoje lata, surowy materiał wideo wysokiej jakości lubi się troszkę ciąć i jest to odrobinę niekomfortowe. Chciałem więc sprawdzić, czy wymiana procesora będzie miała na to jakiś wpływ. No i jest tak, Windows jest taki troszkę ostrzejszy, szybciej otwierają się programy, różnica jest wyraźna, chociaż delikatna naprawdę. VLC szybciej mi się otworzy, ale materiały wideo jak się cięły, tak nadal się tną. Tutaj macie jeszcze porównanie wyników benchmarku Cinebench. No i tak jak mówiłem, różnica jest, jest odczuwalna, ale jest naprawdę nieduża. No i czy warto? Tutaj dużo zależy od tego, za ile uda wam się taki procesor kupić. Ja tę i7-620M złowiłem na OLX-ie za 100 zł. Oczywiście była wystawiona dużo drożej, za 160 czy 170, no ale OLX ma ten plus, że można negocjować ceny. Powiedzmy, że tę i3, której teraz już nie potrzebuję, uda mi się sprzedać za jakieś, nie wiem, 50 zł, no to wychodzi mi 50 zł za i7, wydaje mi się, że było warto. Ale 100 zł i w górę to już tak średnio się kalkuluje, no bo mamy te ograniczenia, tak? Mamy ograniczenia TDP, mamy ograniczenia płyty głównej, mamy ograniczenia soketu, czyli jakby mamy ograniczenia konkretnej generacji procesorów, no i nie będziemy mieli nie wiadomo jakiego przepływu wydajności, choćby nie wiem co. No i podsumowanie całej operacji, procesor 100 zł, jeszcze nie sprzedałem tej trójki, także na razie tego nie liczę, no ale procesor 100 zł, 80 zł bateria, 180, załóżmy 20 zł, pasta termoprzewodząca, termopad powiedzmy 3 zł, czyli mamy 203 zł, nowa bateria, nowy procesor, komputer jak nowy. Można? Można. Czy warto? No to już zależy. Czasami taką wymianę warto zrobić po prostu dlatego, że można. No i to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat wymiany procesora w laptopie. Czy zdarzyła wam się kiedyś taka sytuacja i czy jest waszym zdaniem sens coś takiego robić? Pamiętajcie zostawić łapki w górę, jeżeli materiał wam się podobał. Subskrybujcie kanał Tech Testers, a także kliknijcie dzwoneczek. Bardzo mi to pomaga. A póki co dziękuję wam już za oglądanie i do następnego.